Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Kolejnym zawodnikiem, którego zapytaliśmy o przedsezonowe przygotowania, jest Krzysztof Buczkowski. Posłuchajcie, co słychać u Buczka. Witam wszystkich. No cóż, u mnie wszystko w porządku. Jakby cały czas trenuję, cały czas jakby robię swoje i jakby staram się jak najlepiej przygotować do nadchodzącego sezonu. Jeszcze troszkę czasu, bodajże miesiąc do pierwszego wyjazdu, więc z tego czasu jeszcze w miarę jest sporo, więc jeszcze mamy troszkę czasu do szlifowania formy, do zrobienia sprzętu i myślę, że wszystko będzie w porządku, okej. Okay. Wszystko jest jakby zgodnie z planem, tak? No, trenuję od kilku lat tak samo i jakby tutaj nigdy nie było problemów z czymkolwiek odnośnie czy mojej kondycji, czy formy fizycznej, więc jakby nie było ku temu podstaw, żeby po prostu zmieniać to. Tak naprawdę troszkę więcej rowerów w tym roku zrobiłem w domu, tak, na trenażerze i tych kilometrów było dosyć sporo, tych godzin też udało nam się nakręcić dosyć dużo. W sumie jakby silniki są podwozia również, jakby czekamy na części czy też na jakby inne podzespoły, ale myślę, że to jakby jest jeszcze na to na tyle czasu, że wszystko powinno być dograne na pierwszym treningu. Drużynia z Rybnika wzmocniła się i no na pewno będzie to wiadomo, to jest pierwszy mecz i to jest jakby ciężki mecz dla gospodarza, bo na pewno chcieliby zacząć jakby z dobrego pułapu i wygrać te spotkanie. No ale my jakby wydaje się, że ten plan jest taki, że po prostu żebyśmy jechali jeszcze lepiej niż w tamtym roku, więc też przydałoby się nam zwycięstwo na dzień dobry. Cóż, nie myślałem o tym jeszcze tak naprawdę. No, jakby pewnie możemy się spodziewać ciekawego meczu. No, jakby te pierwsze kolejki zawsze potrafią zaskoczyć. Niektóre zespoły, na które się nie stawia, też potrafią zaskoczyć. Cóż, no myślę, że jakby ta liga jest wyrównana. I po prostu pewnie trzeba do każdego przeciwnika podejść równie skoncentrowanym, więc równo skoncentrowanym do wszystkich spotkań, żebyśmy jakby się ustrzegli tych takich błędów, które przytrafiały nam się w tamtym roku.